Cześć, Iron Way z tej strony. Dzisiaj będzie odcinek z kilkoma ogłoszeniami duszpasterskimi i z konkursem, także jeśli jesteś tutaj dla konkursu, no to musisz poczekać do końca filmu. Chciałbym wszystkim mega podziękować za suby, komentarze, lajki, wszystkie wiadomości, które dostaję na priv. Zarówno jeśli chodzi o YouTube'a, jak Face'a, czy teraz niedawno założoną grupę na Face'ie. Fajnie, że chcę Wam się tak udzielać, że chcę Wam się działać. No i jakby, że też moja zajawka nie idzie jakoś tam na marne i nie pisze się we własnym sosie. Także dziękuję za to bardzo. W tym samym kontekście chciałbym prosić osoby, które nie subują kanału, nie wiem, oglądają, ale nie subują, czy są na fejsie, ale niekoniecznie należą do grupy, czy śledzą fanpage, ale niekoniecznie należą do grupy, o dodawanie się do tej grupy, czy osobowanie kanału. To nawet nie chodzi o jakieś takie łechtanie, czy w sumie zupełnie nie chodzi o jakieś takie łechtanie mojego ego, no raczej ma to pomóc w rozwoju kanału, w rozwoju tutaj całej tej inicjatywy Iron Way'a, czy potencjalnych rozmów z jakimiś partnerami, sponsorami i tak dalej. Także będę bardzo wdzięczny, jeśli podoba Wam się to, co robię, jeśli chcecie, żebym robił tego więcej, to będę wdzięczny za suby, komentarze, lajki i tak dalej. Wiem, że to zawsze tak dziwnie brzmi, no ale takie są czasy, że trzeba o to prosić. Druga rzecz, jak widzicie, ciuchy już przyszły. Ciuchy, które część z Was miała okazję pomóc mi konfigurować przez ostatnie tygodnie. Część z nich, tak jak ta czapeczka, być może te bluzy czy t-shirt, który mam, czy polówka w zasadzie, którą mam na sobie, jedna w wersji czarnej, druga w wersji białej. Część będzie rozdawana w konkursach, być może też zostanie za jakiś czas wprowadzona jakaś opcja sprzedaży, natomiast no ja nie chcę na tym zarabiać, czy na tych ciuchach zarabiać, więc jeśli będzie połączona wersja sprzedaży, no to, znaczy opcja sprzedaży, no to będzie to jakoś połączone z jakąś akcją charytatywną albo coś w tym stylu, ogłoszę wkrótce co i jak. Także ciuchy przyszły. Co ja tu miałem jeszcze dzisiaj powiedzieć? Kanał rośnie, filmiki na YouTubie, wiadomo, że to nie jest jeszcze jakaś gigantyczna oglądalność, no ale temat jest niszowy, czy działka jest niszowa, natomiast kanał rośnie. No i zauważyłem, że mimo, że pół sezonu przesiedziałem z tą tarczycą i nie mogłem startować, no to mam na ten moment, nie wiem, z 10 odcinków zaległych, bo się pojawił temat pogadanek, bo się pojawił temat tych odcinków dla początkujących, plus vlogi. No i wprowadzam drobną zmianę, czy w sumie dużą zmianę na kanale. Od teraz, od tego tygodnia, czy od przyszłego w zasadzie, no bo dzisiejszy uznaję za pogadankę, będą w każdym tygodniu będą dwa odcinki, albo w większości tygodniu będą dwa odcinki. W piątki zostaną vlogi, także jeśli będzie okazja, coś co jest do nagrania vlogowego, tak jak przez cały sezon wyjeżdżam na zawody, czy nie wiem, pojechałbym na jakiś obóz. Ogólnie jak będzie temat vlogowy, to będzie się pojawiać w piątki, a w środę będziemy wypuszczać pogadanki. Tych koncepcji na pogadanki, różne tematyczne, mam już kilkadziesiąt odcinków, jest nagrane pewnie koło 10, chociaż część mi się tam nie podoba, teraz mam lepszy sprzęt, więc pewnie nagramy je od nowa. No i jakby chciałbym Was przyzwyczaić, że wtedy w środę będą te odcinki dla początkujących, pogadanki różne tematyczne, triatlonowe. Będą to też odcinki, które już ostatnio wymyśliliśmy, czy dogadałem z partnerami. Pewnie się coś pojawi z Maciejem Bodnarem, coś się pojawi z moim fizjoterapeutą, odnośnie triatlonu oczywiście wszystko. Myślę, że to jest taka formuła, która na przyszłość nam pozwoli trzymać to w jakiejś takiej systematyczności, bo już teraz widzę, że jak ja teraz mam problem, no to nie wiem, co by było w sezonie, gdzie tych tematów jest mnóstwo, a ja teraz muszę je odwlekać, nie nagrywam czegoś, nie robię czegoś, mimo że mógłbym to zrobić, no bo wiem, że i tak już mam 6 odcinków do przodu. Także od teraz lecimy w środę pogadanki i to powinno być, mam nadzieję, co tydzień, przez przynajmniej całą zimę, jesień, zimę, wiosnę. W sezonie zobaczymy, jak z tym będzie z czasem do nagrywania i montowania. Natomiast vlogi, no teraz jeszcze mam kilka zaległych odcinków z Malborka, Kościana, teraz w piątek będzie Kościan, Malbork, Nieporęt i mój wyjazd prywatny do Zakopca, w sensie nie triatlonowy. No i później w zimie, jak nie będzie co kręcić vlogowego, no to może będą jakieś przerwy, no ale to zobaczymy. Także to jest taka zmiana, dajcie znać, czy Wam się to podoba, czy nie. Docelowo chciałbym też prowadzić podcasty, czy takie live'y, których nie trzeba by montować, nie trzeba by edytować, no i wtedy mielibyśmy, powiedzmy, w poniedziałki podcasty, live'y o aktualnych sytuacjach, o tym, co się dzieje w triatlonie, środy te odcinki dla początkujących i piątki vlogi. Także skomentujcie, dajcie znać, czy Wam się to podoba. Aha, no tak, i większość pogadanek będzie tutaj w tej jaskini, no widzieliście ją nieraz na zdjęciach. Postaram się to jakoś robić nie tylko tak nudno,
że będę stał i stojąca, gadająca głowa, no tylko nagram tutaj coś na rowerze, nagram tutaj coś na bieżni i coś wam opowiem tematycznego. Zobaczymy, jak wyjdzie z realizacją, no ale no taki jest plan. No i ostatnia rzecz to konkurs. Na grupie facebookowej leci już konkurs. Tam na ten moment ogłosiłem koszulki, wtedy jeszcze nie były wyprodukowane, teraz no, szukam producenta, zobaczymy, czy zostanę przy tym, który jest tutaj. W każdym razie tam typujecie, jaki będzie czas zwycięzcy, faceta i kobiety na Ironman Championship, World Championship na pełnym. To typowanie jest chyba do 11, no w każdym razie zaraz wejdźcie na grupę, zobaczycie, tam są dokładnie opisane warunki. Typowanie jest do Ironmana, czy tam dzień przed, i do wygrania są dwie koszulki. Tutaj na YouTubie wprowadziliśmy tą samą zasadę, no tutaj wolniej te suby rosną, natomiast no co 1000 subów będzie konkurs, no ale teraz jakby na zachętę mamy 700 kilkadziesiąt subów, ruszymy z jednym konkursem też. Pomaga mi w tym konkursie, czy wspomaga mnie w tym konkursie Tyr Polska, także pozdrawiam serdecznie, a innych partnerów ewentualnych, czy sponsorów zachęcam do kontaktów. W każdym razie do wygrania będą po czapeczce, po jednej polówce, po okularkach Tyr Tracer, czapka, koszulka i okularki. No i typujemy podobnie, natomiast żeby nawiązać trochę do tego tyra, typujemy, jaki będzie czas pływania mężczyzn i kobiet, najlepszego faceta i najlepszej kobiety po wyjściu z wody. No podpowiem wam, że w zeszłym roku zwycięzcy Ironmana, i to i facet, i kobiety, zrobili chyba poniżej, znaczy na pewno poniżej 50 minut, 40 kilka minut. No możecie sobie sprawdzić w Wikipedii, jakie to są wyniki, gdzieś tam typować. Brane będzie pod uwagę wynik najbliższy temu faktycznemu. Głosować można do dnia przed Ironmanem. Brane będą pod uwagę tylko osoby, które subują kanał. Także jeśli chcesz brać tutaj udział w konkursie, subujesz kanał, piszesz komentarz pod filmem. No jeden z was, ten, który będzie najbliżej i będzie miał zasubskrybowany kanał, będzie wzięty pod uwagę. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Dzięki bardzo jeszcze raz, że jesteście. Fajnie, że mnie wspieracie dobrym słowem, komentarzem i tak dalej. W sezonie fajne to było, że sobie zbijaliśmy te piątki, było okazję się widzieć na zawodach. No teraz na zawodach się widzieć nie będziemy, no ale za to dwa razy w tygodniu będę wam wyskakiwał z szafy na YouTubie. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. See ya.